Niewdzięczność Ukraińców w oczach polityków PiS-u, o tym m.in. w raporcie dnia. Dobry wieczór, Marta Budzyńska, zaczynamy. W programie także awantury, krzyki, wyzwiska. Czy tak ma wyglądać debata publiczna? Jest rozgoryczony słowami Wołodymyra Zełenskiego, ale to przyjaźni nie kończy, zapewnia prezydent Andrzej Duda w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim w programie Gość Wydarzeń. A chodzi o słowa ukraińskiego prezydenta dotyczące przyjaciół w Europie przygotowujących scenę dla aktora z Moskwy. W amerykańskim kongresie ważą się losy kolejnego pakietu pomocy dla Ukrainy. Stąd też wizyta ukraińskiego prezydenta na Kapitolu. Posłuchajmy. Atak rakietowy Rosjan na Ukrainę. Pod ostrzałem znalazło się 5 obwodów ukraińskich. Eksplozje słychać było m.in. w Kijowie. I w czasie, kiedy we francuskim Senacie król Karol mówił o wspólnym nieograniczonym potencjale, królowa Kamila zmierzyła się z pierwszą damą Francji. Jeden z najsłynniejszych obrazów Van Gogha na powierzchni 100 tysięcy metrów kwadratowych. Taką fantazję miał jeden z bośniackich biznesmenów. Gwiaździstą noc postanowił stworzyć na łąkach. Miesięczne lwiątko przy drodze w Serbii znaleźli je funkcjonariusze policji. Nikt nie wie, skąd się wzięło i gdzie jest jego matka, ale jest już pod opieką w pobliskim zoo. Czas na szczegóły prognozy pogody w raporcie dnia. Marek Chorczyczak razem z Państwem. Jesień nam się zbliża, przynajmniej tak kalendarzowa. Tak, zbliża się jesień, ale ona ma wielką i przyjazną kieszeń. I w tej kieszeni ta nadchodząca jesień ma dla nas niespodzianki. I są to fantastyczne niespodzianki. No, aż po prostu trudno sobie wyobrazić, że ten festiwal słońca i ciepłej pogody będzie trwał. No to teraz przed nami, no zobaczmy, teraz przed nami wędrówka frontu atmosferycznego, ale on będzie tej nocy za naszą zachodnią granicą. Proszę zobaczyć temperatury tej nocy. 18 w Kołobrzegu, 19 w Gdańsku, 18 w Warszawie, w Zakopanem 12, w Suwałkach 14. Nigdzie nie pada. Piękna, pogodna noc. No teraz, już we wrześniu, przy tak pogodnym niebie, powinno się zrobić zimno. Nic z tego. Jutro na zachodzie, na północy, na wybrzeżu i miejscami na południu, no ten front da o sobie znać, bo on się tak owinie nad Polską. Ale dlaczego się owinie? Bo tutaj od wschodu ten klin wysokiego ciśnienia. W związku z tym cała reszta Polski ze słońcem, wprawdzie z silniejszym wiatrem, no ale z jakimi temperaturami? Na zachodzie 18-19, a na wschodzie 28 w Suwałkach, w Białymstoku, w Warszawie, 27 w Lublinie i do tego jeszcze silny wiatr, który będzie powodował, że te 28 stopni nie będzie tak uciążliwy. I troszkę rozgoni te chmury. I drodzy Państwo, moment zawahania, bo jutro piątek, sobota, niedziela, no gdzieś tam pokropi jeszcze, a potem kolejny tydzień zaczniemy piękną, słoneczną pogodą i bardzo ciepłą i temperatura znów poszybuje do 20. No to taką jesień to kupuję. Prawda? Marek Chorczyczak, bardzo dziękuję za te szczegóły. My wracamy do Państwa oczywiście jutro z raportem dnia o 21, ale już za chwilę w Polsat News wydarzenia wieczorne. Dobrego, ciekawego wieczoru Państwu życzymy. Do zobaczenia. Do zobaczenia.